cały proces sprzedaży maszyny odbył się w naszym punkcie liderskim Agrosieci w Chełmie. Jak pan ocenia ze swojej perspektywy, jak to wyglądało? No to jest wygodne, bo mamy swojego doradcę, który opiekuje się naszym gospodarstwem i pomaga nam w doborze konfiguracji. Potem przyjeżdżamy do waszego punktu. Jakby rozmawiając o finansowaniu, no to już odbywa się to bardzo krótko. Tak jakby można powiedzieć na długość jednej kawy. Panie Zbigniewie, czy oferta finansowania fabrycznego pomogła panu w zakupie ciągnika? Tak, z reguły sprawdzamy dostępne możliwości finansowania maszyn, bo nie kupujemy wszystkiego za pełen gotówki i robimy to od 2013 roku. I z reguły jest tak, że finansowanie fabryczne jest dużo korzystniejsze niż pozostałe takie komercyjne oferty na rynku. A co konkretnie spodobało się panu w ofercie finansowania fabrycznego? To znaczy w ofercie fabrycznej jest tak, że łatwo jest domówić się, jeżeli chodzi o parametry maszyny, łatwo jest jakby potem je przedstawić i od razu jest gotowy schemat jakby zakupu i dodatkowo po prostu odbywa się to wszystko w jednym miejscu z osobami, które są kompetentne i no, mają narzędzie w postaci finansowania, czy to będzie leasing, czy pożyczka, wtedy możemy po prostu zakupić tą maszynę, nie angażując 100% gotówki, tylko na przykład tyle, ile możemy, płacamy i mamy maszynę do dyspozycji, korzystamy z nowej technologii.